Szanowni Państwo, obiecałem Wam kiedyś, że pokażę Wam schronienie, które po prostu zabezpieczy Was przed mrozem, zabezpieczy Was przed kataklizmem, zabezpieczy Was przed wszelkimi zaburzeniami pogodowymi, gdzie możecie się schronić i możecie przetrwać. Szanowni Państwo, jak widzicie, jesteśmy we wnętrzu tego pomieszczenia. Ogień się pali, temperatura jest w granicach 22 stopni. Na zewnątrz mamy w tej chwili około 4-3 stopni. Jesteśmy jak zwykle w Górach Świętokrzyskich. Szanowni Państwo, ocenicie sami, nazwiecie sami ten dom, jak to w ogóle będziecie chcieli. Szanowni Państwo, chcę Wam przedstawić człowieka, który dość długo zamieszkiwał u Siuxów, czyli Indian. Cóż to są ci Indianie? No, wielu z nas czytało książki o Indianach, o Winnetu, podniecaliśmy się wszyscy i tyle. Ale nikt nie był wśród nich, nikt między nimi nie mieszkał. I to jest właśnie człowiek. Ja bym go nazwał Cochise nawet. Z tego serdecznie. Z tego względu, że jest on po prostu człowiekiem, który mieszkał między nimi i on jak najwięcej możesz powiedzieć. Szanowni Państwo, ty Kasiu się zbliż troszeczkę z tą kamerą, bo nie będziemy słyszeć tego naszego kolegi, który chce powiedzieć na temat tego obiektu, w którym się znajdujemy. Powiedz mi, przyjacielu, jedną rzecz. Ja mówiłem o obiekcie, który powinien zastąpić nam dom w przypadku ucieczki. Tak, no jest to idealny dom w przypadku ucieczki. No ponieważ jak widać, wystarczy nam kilkanaście tyczek, które znajdziemy w każdym polskim lesie. No i wystarczy mieć uszyty taki namiot, w którym Indianie żyli od zarania dziejów. No i jesteśmy uratowani, po prostu nawet w zimę się sprawdza. Wystarczy, że mamy trochę opału i po prostu jesteśmy w stanie przeżyć nawet naprawdę w bardzo komfortowych warunkach. Czyli jak będzie temperatura minus 30, minus 40, przeżyjemy. Przeżyjemy, no. Tylko, że musimy palić ogień. Musimy palić ogień i też jedyny wymóg jaki jest, to musi być po prostu suchy opał, bo wiadomo, jak będzie mokry opał, to będziemy mieli trochę dymu, będzie nieprzyjemnie. A jak będzie suchy opał, możemy palić cały dzień, no możemy praktycznie całą zimę jakoś sobie pięknie tutaj przeżyć. Czyli z rodziną, z dziećmi może się schronić, może przeżyć. A, to jak to miał mróz i tak dalej, oczywiście. Tak? Oczywiście. My znajdujemy się w takim niewielkim tipi, w którym jak widać jest komfortowo mogłyby sobie mieszkać cztery osoby. Natomiast jeśli chodzi o spanie, no to nawet pluton jakichś żołnierzy by tu spokojnie się wyspał, tylko by było powiedzmy i troszkę... ci żołnierze by nie zamarzli. O, na pewno nie. Powiedz mi jedną rzecz, ale widzisz, kiedyś tipi było ze skór. Kiedyś ze skór bizonie. Dlaczego teraz ze skór nie ma? No wiadomo, kiedyś Indianie robili tipi ze skór bizonich, ponieważ bizonów na prerii było całe mnóstwo. No i ale odkąd biali odkryli Amerykę i zaczęli ekspansję narodów tubylczych, czyli Indian, nie wiedzieli jak ich wybić, no to postarano się o to, żeby wybić bizony, żeby pozbawić Indian podstawy wyżywienia. No i co za tym idzie, nie mogli już dalej szyć tych swoich namiotów z bizonich skór, więc po prostu zaczęto szyć te tipi z bawełny. Czyli te tipi, które ty szyjesz, jako jeden z niewielu w Polsce, szyjesz je z bawełny. Widzę, że to jest bardzo eleganckie tipi, tak to nazywają. A tipi po indiańsku to jest... To znaczy dom po prostu. Dom, czyli to jest dom. Siedziałeś wśród Siuxów, dość długo siedziałeś. Powiedz mi o obyczajach Siuxów. Spotkałeś się też z legendą Cochisa. No Siuxowie wspaniały naród, chociaż Cochise, jak wcześniej rozmawialiśmy, odróżniał się tym... Cochise był w ogóle z plemienia Apaczów. No i odróżniał się tym, że był błękitnookim. No właśnie, i tutaj chciałbym się zatrzymać. Szanowni Państwo, mówimy, że Indianie to nie nasi bracia. Ja myślę, że jak oni... najbardziej to są nasi bracia. Oni byli chyba naszymi braćmi i w dalszym ciągu są, gdyż niebieskookich Indian ja bynajmniej nie widziałem. Ty wiesz o tym, że... Zdarzało się. Ja po prostu tłumaczę sobie tym, że... No bo powszechnie się mówi, że Kolumb odkrył Amerykę. Bzdura. Ale to jest bzdura. No przecież wiemy, że wcześniej wikingowie... Dużo wcześniej tam wikingowie właśnie byli. A kto to byli wikingowie? No, wikingowie, no... To byli Słowianie. Tak, więc tak. Myślę, że gdzieś stąd te niebieskie oczy. Poza tym Słowianie i Indianie, nawet się jakoś tak fajnie rymuje. No. Dla mnie to jest jakoś taka jedność, ponieważ no, bardzo podobny styl życia, prawda? Indianie żyli na prerii, chcieli po prostu przetrwać, polowali na zwierzaki, mieszkali właśnie w takich fajnych tipi. To samo Słowianie, no,
Był sobie naród, który sobie po prostu żył w przyrodzie, w uszanowaniu praw tej przyrody. To są bardzo podobne rzeczy do siebie. Można by gadać o tym godzinami. Tak, chciałbyś powiedzieć jedną rzecz, że zachowanie i kultura Indian, tam gdzie przebywałeś Siouxów, jest taka sama jak nasza kultura Słowian. Tak, można najpierw tak powiedzieć. Najpierw bijemy, a później pytamy. Można tak powiedzieć. Indianie, tak jak Słowianie, sami sobie wytwarzali, nie znali sklepów, sami sobie wytwarzali mokasyny, jakieś stroje codziennego użytku. Dokładnie to samo robili Słowianie. Także no... Gościnność, jak cię przyjęli właśnie ci Indianie? Gościnność niesamowita wręcz. Czyli tak jak słowiańska, tak jak nasza Polska. Tak jak nasza Polska. Poza tym, jak Indianom opowiadałem, że w Polsce symbolem naszego kraju jest orzeł, no to byli w niebo wzięci, bo przecież wiadomo, że Indianie prairie bardzo szanują orły, uważają go za świętą istotę, którą ma moc. Nosili orle pióra właśnie po to, żeby jakby część tej mocy z tymi piórami orlimi na nich spłynęła. Mm-hmm. Poza tym, jak powiedziałem, Indianie na prairie podstawą wyżywienia byli bizony. I jak ja im opowiadałem, że my mamy w Polsce żubry, czyli to są takie bizony właściwie, bo to są bizony. Troszkę mniejsze, no byli zachwyceni, zszokowani, że jest taki piękny kraj za oceanem, gdzie są ludzie, którzy kochają właśnie Indian. No i to takie... Powiedz mi, gościłeś dość długo wśród Indian Siouxów i powiedz mi, czy spotkałeś się z jakąś niechęcią do Polaka? Z jakąś niechęcią, z jakąś taką agresją? Nie, mową nienawiści? Czy raczej z przyjaźnią spotkałeś się? Absolutnie. Nawet pamiętam jednego pierwszego dnia, chyba jak zajechaliśmy do rezerwatu, poznałem dwóch Indian, którzy chcieli jakby zaimponować i od razu krzyknęli Wojtyła i Wałęsa. Aha. No Wałęsa to bym tam, wiesz, no nie za bardzo. Za tamtych czasów, ale oni pamiętali, ja byłem wtedy właśnie, jak w naszym kraju prezydentem był Lech Wałęsa, ale bardzo dziwne było to, że no, słuchajcie, przeciętny biały Amerykanin czasami nawet nie wie, gdzie Polska leży. A tutaj przyjeżdża do rezerwatu niby do dzikich Indian, którzy znają dwóch Polaków, czyli Wojtyłę i Wałęsę. No i w ten sposób chcieli mi pokazać, że oni są jakby do mnie przyjaźnie nastawieni. Mm-hmm. Poza tym, kiedy czy domy były otwarte dla ciebie, u nich wszystkich? Tak, no gościna po prostu porównywalna z taką właśnie słowiańską gościnnością. Mm-hmm. Czyli zastaw się, a postaw się. Tak, no naprawdę, nawet któregoś dnia zapytali mnie, bo ja tak się krępowałem, jakby tak do końca tam się u nich gościć. Dlaczego ja tak mało jem? Aha. Więc no jakby tak to mnie ośmieliło i zacząłem tam normalnie jakby używać wszystkiego. Wozili mnie wszędzie po jakichś miejscach, które chciałem zwiedzić, bo to przecież rezerwat indiański, pełno historycznych miejsc, między innymi cmentarz Wundetni. No czułem się jak osoba wyróżniona po prostu, a oni jakoś tak też czułem, że to było takie obopólne od serca, byli zachwyceni właśnie, że dużo też opowiadałem o Polsce, o Polakach, ile wycierpieliśmy, bo przecież ponad 100 lat nie było nas na mapie, więc jedno z pierwszych pytań było, jakim cudem my dalej rozmawiamy w języku polskim, ponieważ Indian jak pozamykano w rezerwatach, to pierwsze co zabroniono im mówić ojczystą mową swoją. Jak to? Amerykanie zabronili rozmawiać? Tak, i w ten sposób około 10-20 lat. No i wprowadzili język angielski oczywiście. Karano Indian za to, że mówili w swoim języku, na przykład obcinanie długich włosów, co dla nich było taką dużą karą, bo dla nich... Indianin... Długie włosy były pewnym symbolem. Indianie uważają, że dusza ludzka mieszka we włosach. Po prostu obcięcie im tych włosów to jest tak, jakby się kogoś pozbawili godności. Więc to tego typu sytuacje. No i tak sobie rozmawialiśmy. Ja im o Polsce, oni mi o Indianach. Bardzo często byli zdziwieni, ponieważ ja znałem tę historię indiańską. No niestety historia jest bardzo smutna. Odkąd w cudzysłowie Kolumb odkrył Amerykę, w Ameryce żyło jakieś 500 narodów, które po prostu zostały zniszczone. Zniszczone. Trzeba powiedzieć, że w imię chrześcijaństwa zabito 100 milionów Indian w Ameryce. I ponad 500 lat po odkryciu Ameryki dzisiaj Indianie stanowią tylko 1% ludności tego kontynentu. Więc to nam pokazuje, jaki holokaust tam się dokonał. I dokonuje. Dokonuje w dalszym ciągu. Powiedz mi i powiedz tym naszym widzom o rezerwatach. Co teraz w tych rezerwatach robią Jankesi z tymi Indianami? No jest kolejna straszna sprawa, bo kiedyś rezerwaty należały do Indian jako całość. Tak. No ale oni po prostu pomyśleli sobie, jak to zrobić, żeby nawet to im zabrać. Więc wymyślono taki chytry plan,
że na każdego Indianina opisali jakby kawałek tego rezerwatu. Aha, podzielili na Indian działkę. Wmawiając mu, że to jest jego ziemia i że on teraz może się poczuć, że to jest jego. Aha. No ale wiemy wszyscy doskonale, że Indianie to jest biedny naród i oni bardzo często nie mają z czego żyć. I powoli te działki od nich odkupują. I widziałem mapy, bo ja mam kilku przyjaciół, którzy mieszkają w Ameryce wśród Indian, którzy mają dostęp do takich informacji, że wiele w tych rezerwatach już takich małych kawałków jest wykupione od tych Indian. Tak. I ja tak sobie pomyślałem, że za 10-20 lat te rezerwaty znikną, bo one zostaną po prostu wykupione, bo ci Indianie siłą rzeczy muszą to robić, bo to są biedni ludzie, oni nie mają z czego żyć po prostu. No i w ten sposób ta ekspansja dalej trwa. Dyskryminacja w ogóle, no Indianin jak się oddali z rezerwatu i chciałby normalnie żyć w mieście białego człowieka, no to jest wyklinany, napiętnowany. No coś strasznego. No. Czyli żyją z tego, co sami tam wyprodukują. Tak, rząd im tam daje niby jakieś ochłapy, jakieś tam ochłapy, dostają jedzenie jakieś tam w puszkach. No ale słuchajcie, naród, który kiedyś był u siebie w domu, byli panami, dzisiaj są pozamykani w rezerwatach i są... No, dziadami, to smutno na to patrzeć, bo powoli ta historia, kultura jest po prostu zabijana przez cywilizację. Można by powiedzieć tak, że obecnie Amerykanie będą robić to samo z Polakami. Bo tam, gdzie Amerykanie, tam jest po prostu wojna, tam jest zawierucha, tam jest wykorzystywanie drugiego człowieka. No tego się obawiam, no, szczerze mówiąc. I tak samo będzie z Polakami i wkrótce to samo nas czeka, co i Indian. Dlatego może to nas zbliża, bo wiesz, cieśnina Beringa. Wiesz, ja wrócę do tego Kocisa, niebieskookiego może, bo większość oglądających nas nie wie o tym, że wśród Indian mogli być też Słowianie. Bo oczywiście, przez cieśninę Beringa, znaczy, oczywiście oni przepływali i oni tam instalowali się. Jest taka teoria właśnie, że Indianie wywędrowali z Azji poprzez cieśninę Beringa i stopniowo zaludniali całą Amerykę Północną. A w Azji to któż to był? No właśnie. My byliśmy Słowianie, prawda? Dużo może być prawdy. No dużo może być prawdy. Oczywiście nie jest to pewnik, ale jest to jakaś hipoteza. Tak, tak. Także szanowni państwo, my nawet nie wiemy, że mamy na drugim kontynencie, przykładowo wśród Siuksów, swoich braci, nie tych w wierze, ale tych braci po mieczu przykładowo i po krwi. Bardzo możliwe, to jest bardzo możliwe. To jest możliwe, to jest możliwe. Ja myślę, że przede wszystkim nas zbliża wspólna historia takiego narodu uciemiężonego, który całe życie walczy o swoje prawa, a jakby no, u tych Indian już jest coraz gorzej. No, wspomnieliśmy o wykupywaniu tych rezerwatów i tak dalej, o jakby alkoholizmie wśród Indian z tego wszystkiego, bo oni mają kłopoty ze swoją tożsamością, ze znalezieniem pracy, takich... No wyobraźcie sobie państwo, że żyjemy w XXI wieku, ktoś mieszka w Ameryce i on jest prześladowany przez rząd, który rządzi tym krajem. Czyli nas, białych ludzi powiedzmy. No, no a oni po prostu no to... Najpierw pozbawiło się ich bizonów, czyli żywności. Tak. Teraz pozbawia się ich nawet tych rezerwatów, no, które historia im... pozbawiania Indian tych ziem jest bardzo długa i bardzo smutna. No niestety to jest przemoc od samego początku do końca. Ja myślę, że Indianie nie mieli żadnych szans, ponieważ tu było zderzenie z cywilizacją. W momencie, kiedy Indianin strzela z łuku, poluje na bizony, a tu przychodzi cywilizacja, która ma palne karabiny, amunicję i tak dalej. I wybija to wszystko. To nie mamy żadnych szans. Poza tym, no, chwytano się różnych takich niecnych rzeczy. Zarażano koce, na przykład odzież, którą dawano Indianom, ospą, jakąś tam cholerą, innymi chorobami zakaźnymi. I choroby się rozprzestrzeniały. I oni padali po prostu całymi setkami, bo oni nie znali tych chorób i umierali po prostu na tym. Wrócę do tego wybijania bizonów. Zauważ, co się u nas w kraju teraz dzieje. Wymyślili jakieś tam, wiesz, pomór krów, pomór świń i wybijają trzodę. No to jest bardzo podobne. I to jest sytuacja podobna w Polsce, jak jest podobna również wśród Indian była i jest. Ja tu widzę analogię, no bo ktoś sobie wymyślił, że teraz musimy zabić wszystkie dziki, bo one na coś są chore. No ludzie, nie dajmy się zwariować i nie dajmy sobie wmówić takich rzeczy, no bo no wyobrażacie sobie, że zastrzelimy wszystkie dziki nagle, no przecież przyroda tego nie wytrzyma, bo Indianie mówią, że przyroda to jest taki, jakby można sobie takie koło wyobrazić i my w tym kole wszyscy jakby egzystujemy. Zwierzęta, woda, las, powietrze, słońce, tak, niebo. Jeśli coś z tego koła wypadnie, na przykład nawet jakiś zwierz, wyobraźmy sobie, że nagle konie znikną. Tak. No to już to nie będzie takie naturalne, nie? No nie. Zatrujemy wszystkie rzeki, wytniemy ostatnie drzewo w lesie, no to wtedy się przekonamy, że pieniędzmi się nie da najeść.
Ja właśnie między innymi też kocham Indian za to, że oni uważają kulę ziemską za swoją matkę. Aha. I jak można na przykład, kiedyś taki słynny wódz powiedział, jak można sprzedać ziemię, po której chodzą ludzie. Jak można wycinać, ja rozumiem też, że na przykład trzeba część lasu wycinać, bo drzewo nam jest potrzebne do upału i tak dalej. Ale jak można wycinać lasy amazońskie w takim tempie, które są płucami naszego globu? No, z tej Rosji by się z tobą na pewno nie zgodził, jeżeli chodzi o te płuca, ale bo on powie, że jednego tam, wiesz, tego czerwonego. Ja w wielu kwestiach się nie zgodzę z panem Cejrowskim, z całym szacunkiem do tego pana, ale jeśli chodzi o Indian amerykańskich, no to... No nie ma zbyt dużego pojęcia. Bym polemizował. Mhm. I dalej, no tak jak mówię, Indianie bardzo szanują Matkę Ziemię i kochają przyrodę. No, wystarczy zobaczyć w tych rezerwatach w Ameryce, jak ktoś będzie, że tam nie spotkamy żadnych betonowych wieżowców, jakichś elektrowni atomowych czy takich rzeczy. Ta ziemia tam dalej wygląda tak, jak kiedyś była. Jak wyglądała parę tysięcy lat. Nawet. Owszem, mają powiedzmy domy, które są betonowe, no bo to już jest XXI wiek, ale tam na przykład nie zauważyłem płotów. Po prostu. No, stoją domy, jest przestrzeń i oni szanują tą przyrodę. No, no bo tak jak mówię, oni sobie zdają sprawę z tego, że jeśli powybijamy jakieś zwierzęta, to w końcu my sami wyginiemy. No, mało kto sobie na przykład zdaje sprawę z tego, że jeśli zginą pszczoły, to i my zginiemy. Oczywiście. I tak jest z wieloma różnymi gatunkami zwierząt. To jest jakby tak wszystko połączone. I Indianie zdają sobie z tego sprawę. No, sami mówią, że zwierzęta są naszymi braćmi, że my jesteśmy jakby niczym się od nich nie różnimy. No, no nie. No i jesteśmy elementem przyrody, więc powinniśmy szanować tą przyrodę. A co my robimy w XXI wieku? Stawiamy kolejne elektrownie atomowe, wydajemy miliardy dolarów, żeby latać na Księżyc. Nie wiem, po co my tam latamy, czego my tam szukamy. No i kroczymy pomalutku w stronę chyba zagłady, no bo przyroda w końcu tego nie wytrzyma, moim zdaniem. Ale zobacz, skoro Indian potrafili ujarzmić Amerykanie, to ujarzmią prawdopodobnie teraz i nas. No zobacz, co się dzieje. Jednostki wojskowe, Ja jestem zaniepokojony tym, bo ja widzę, że coraz więcej wojsk amerykańskich jest w Polsce, a wiadomo, że gdzie Amerykanie w którym kraju nie robią jakichś tam baz wojskowych, no to później jakieś tam konflikty wojenne się przetaczają przez te kraje. Więc no ja tego nie widzę za różowo. A rzeczywiście analogia, jak mówisz, jest identyczna. Rozpili Indian, zabrali im wszystko, zabierają im teraz rezerwaty. Tak. Nie mają żadnej godności, są elementem zepchniętym już na samo dno. Tak to można powiedzieć. Niestety, nie? Nawet my Polacy już jesteśmy. Ale czy my Polacy właśnie nie jesteśmy tym elementem podobnym do tych Indian? No my powoli wszyscy stajemy się ofiarami globalizacji. Nie? No ale wiesz... No, ale... Zera konsumpcji takiej. Tak. Ale w tej globalizacji, skoro nas wyrzucą z mieszkań, musimy też żyć. Więc dlatego wracamy do tematu tipi. Wracamy do tematu tego tipi. Ja bym to przyjdzie tipi to tak, indiańsku. No to jest dom, nie? No, to jest można, dom. Można fajną inną nazwę oczywiście, wymyśleć. Bo chcemy się zwrócić do wszystkich tych, którzy nas oglądają. Nazwijcie ten obiekt jak chcecie. Tipi to jest po indiańsku dom. Ale tak. My chcielibyśmy, abyście nazwali ten dom tak... Po naszemu, po słowiańsku, po można polsku. Można coś fajnego wymyślić. No, no. Ludzie, no tysiące ludzi ogląda, więc mogą powiedzieć, słuchajcie, to będzie dom taki i będzie miał nazwę taką, a taką. Niech to się ze słowiańszczyzną kojarzy, a również z tą indianologią, którą ty studiowałeś, tak. Prawda? No i słuchajcie, to jest dom dla twardzieli. Dlatego, że twardziel ucieka do lasu i jeśli ma te tipi z sobą, ten dom i siekierę, to on sobie da radę, bo wystarczy wyciąć kilkanaście takich tyczek. Ja ten dom postawiłem przez pół godziny, no bo mam gotowe tyczki. No, w lesie, bo wiem z doświadczenia, od lat mieszkam w tipi, wycięcie takich tyczek może zająć co najwyżej kilka godzin. Trzeba po prostu okorować te tyczki i sprawa prosta. Rozstawiamy taki dom i w nim żyjemy. No tak, no ale powiedz, to jest materiał. I czemu to się nie spali? Czy to się ma, to nie będzie przeciekał deszcz? To jest taka cudowna jakby no, konstrukcja, którą Indianie nie wiadomo nawet kiedy wymyślili od zarania dziejów. A może Słowianie przeszli przez cieśninę Beringa z tymi namiotami? Kto wie, może tak być. Może kto wie. Dlatego ja bym nie chciał, że to jest tipi, to już jest indiańskie. Skoro są błękitne oczy, proszę ciebie, Indianie, to mogą być jacyś nasi krewni, którzy zostali spłodzeni bardzo przez Słowian. Bardzo więc tutaj, szanowni państwo, ideologii różnego rodzaju insynuacji można, dorabiać, tak. Można myśleć i dorabiać. Tak czy siak, namiot przetrwał do dzisiejszych czasów. Ja nawet jak byłem w Stanach wśród Indian na Fallout, to jest takie roczne święto, gdzie tam Indianie ceremonie robią,
to też przywożą właśnie takie tipi, uszyte z bawełny. Ale ty szyjesz tipi, ty szyjesz tak, te tipi, jako no ja jeden się, z niewielu w Polsce. No się, ja i co? Tego... I z tym tipi byłeś w Stanach? Byłem, mój brat był. No i co powiedzieli Indianie na temat tego twojego tipi? Zobaczyli, bo ja sobie udoskonaliłem te tipi poprzez wiele lat doświadczeń, jakby i podglądania, jak Indianie to robią. Ja jakby wszystkie patenty wrzuciłem w jedno. Namiot w jedno. Taki słowiański patent. I oni też słowiańskie, no można powiedzieć. I no zachwyceni byli, że w ogóle w takim w XXI wieku jest taki ktoś, kto się tym zajmuje. No, profesjonalnie. Takie, tak, a jak długo takie tipi szyjesz? No to jest trochę pracy, naprawdę trzeba się trochę sprężyć. No, z 10 dni takiej konkretnej pracy jest. Ale to jest konkretne tipi. Ale to jest konkretne tipi, ono, jeśli ktoś będzie szanował, to można mieć całe życie takie tipi, jak ono jest fajnego materiału szyte. I mówię, no da nam taką frajdę, bo to jest jedyny namiot, nie licząc jurty, w którym palimy sobie ognisko, prawda? Może padać deszcz. I tu jest deszcz, ciepło, tu jest szanowni ciepło. Państwo, ciepło. Tu można spać w koszuli, bo już jest mi gorąco, bo jestem przy ognisku. Jak się obozuje kilka dni, to też ziemia również się nagrzewa. Kamienie jakośmy obłożyli. Ja tutaj położyliśmy tak na potrzebę filmu te drzewo, ale można by to obłożyć kamieniami otoczakami, które w trakcie palenia ogniska te kamienie się nagrzewają i w nocy nawet jak zaśniemy, to ognisko zgaśnie, to te kamienie ogrzeją. A słuchaj, ale ten dym, on wychodzi do góry, widzę, nie? A tak, tam jakieś bo takie... tutaj mamy takie klapy dymne u góry, zwane wiatrownicami. A do czego to służy? No to jest taki kamień jakby, nie? Aha, jak te wiatrownice, jak wiatr wieje na przykład z tamtej strony, to możemy sobie sterować tymi wiatrownicami, żeby nam nie zawiewało tutaj do środka. A jak pada deszcz na przykład, to zamykamy te klapy dymne czy wiatrownice, no i po prostu nie leci nam tamtędy deszcz jakby. Chociaż kiedy palimy ognisko, nawet jak pada deszcz, może jakieś pojedyncze czy kropelki. Śnieg, też tu nie. Czyli to, mróz nie jest straszny w takim nie, typie. Ja powiem nawet, że w zimę jak obozowaliśmy, to nawet lepiej, bo jest taki cuk w ognisku, że aż dudni tak słychać. Nie? Aha, i wtedy wszędzie jest ciepło. Tak. I wszyscy no, mogą spać w majtkach. Właśnie aerodynamiczne, gwarantuję wam, że jak będziecie mieli standardowe śpiwory, to w nich nie wytrzymacie, jeśli będziecie palić ognisko, bo będzie za gorąco. Także... Dodatkowo jak się leży, to jest fajnie, przez te wiatrownice zawsze widać rozgwieżdżone niebo. O, to jest jesteś romantykiem. Tak, jestem romantykiem, może dlatego właśnie kocham Indian, oni też jakby byli romantyczni, że żyli w romantycznych okolicznościach, chociaż życie kończą źle. No... Ale też my kończymy źle. Szanowni Państwo, ale tak reasumując naszą rozmowę, siedzimy sobie w tym naszym domu, w tym tipi indiańskim, któremu niegroźne są mrozy, niegroźne są wichury, niegroźny jest deszcz. Fundacja rozpoczyna produkcję tego typu. To znaczy kolega będzie szył, ale fundacja będzie rozprowadzać. Wy też sami możecie sobie uszyć, ale gdybyście byli chętni do zakupu takiego typu, wystarczy zadzwonić, wyślemy wam instruktaż, jak ten dom przygotować. Gdyż chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Te bzdety, które kupujecie w sklepach wielkopowierzchniowych, te namioty z przystawkami, z nadstawkami, to jest jedno wielkie G, bo tam zamarzniecie, a w tym naszym domku słowiańsko-indiańskim, tak bym to powiedział, nie zamarzniecie. Ani wy, ani wasze dzieci po prostu przetrwacie w każdych warunkach. Wyobraźcie, że uciekacie w zimie z domu. Musicie się ewakuować z miasta. Co bierzecie? Bierzecie takie typy, które waży 15 kg na plecy. Tyczki macie w lesie. Jest śnieg, rozgarniacie śnieg, stawiacie, palicie ogień. Dzieci się układają do snu. Umyjecie się, bo się nie wstydzicie samych siebie przecież. I co? I po prostu funkcjonujecie. Funkcjonujecie nie dzień, nie dwa, bo mróz minus 30 nie jest straszny. Tak ludzie żyli, żyją i nie chciałbym, abyśmy my tak żyli. Ale kto wie, czy wkrótce nie będziemy musieli tak żyć. Na to nie potrzeba żadnego pozwolenia. Stawiamy tam, gdzie jesteśmy. A jak ktoś przychodzi, to tyczką po grzbiecie i po prostu wypędzamy. Musimy przeżyć. Aby przeżyć, musimy mieć taki właśnie dom, a nie jakiś głupi namiocik, na którym są wypisywane różnego rodzaju reklamowe gadżety, a to nic nie daje. Ma być namiot, ma być dom, czyli tipi, i w tym domku przy mrozie 30-stopniowym ma przeżyć rodzina,
łącznie z dziećmi i z dziadkami. Ja myślę, że nawet bardziej niż przeżyć, bo to jest naprawdę ciekawe. Ja mógłbym o tipi mówić godzinami, ale... No, ale to wiesz, takie... film to byśmy skończyli kasetę, bracie, ręka by tej naszej pani, która tak. filmuje, odpadła. Ale ja myślę, że my jeszcze, to znaczy tipi ma tyle zalet, że nie sposób powiedzieć wszystkiego to w filmiku. Ja myślę, że my co jakiś czas będziemy... Ale mówmy może tipi słowiańsko indiańskie, tak ładniej brzmi. A nazwę zostawiamy dla was. Wymyślcie nazwę, wy. Tak, żeby połączyć te dwa narody, Indian i Słowian. Tak, bo kto wie, czy my nie jesteśmy bardziej zbliżeni do nich, niż do tych, przykładowo, braci w wierze. Szanowni Państwo... To na pewno. To no, ach, bracie, to na pewno, no, ale oni mówią, że ponad 1000 lat z nami mieszkają, to już są rodowitymi Polakami. Szanowni Państwo, tutaj koleżanka jeszcze sfilmuje z zewnątrz, jak to wygląda i na tym byśmy naszą pogawędkę z naszym Apaczem czy Siuksem zakończyli. Pokażemy wam również system szycia, jak się szyje, bo kolega pokaże, jak się szyje, to tipi może sobie sami uszyjecie, a jeżeli nie będziecie sami chcieli uszyć, to po prostu fundacja zleci, fundacja uszyje i fundacja wam wyśle. I to będzie wasz dom, który będziecie, z którego będziecie korzystać. Może nie dziś, może nie jutro, ale za tydzień, za dwa, za miesiąc. Pamiętajcie, to jest dom, gdzie będzie mógł stać wszędzie. Natomiast murowane, drewniane czasami ulegają zmianie. A to na plecy i wio w las. Rodzinka za wami. I w ten sposób przeżyjecie. W tym ja jeszcze może tylko dodam, że to o czym mówimy, to ta typi się zda egzamin, ale możemy na co dzień, jak ktoś ma kawałek ogródka, rozstawić sobie, zrobić sobie takie tyczki, pojechać do lasu, nawet w leśniczówce gdzieś załatwić tyczki, są bardzo tanie z wycinki, przywieźć sobie takie tyczki i możemy w ogródku co tydzień z rodziną zrobić taki piękny piknik zrobić, dzieci będą bardzo zadowolone. Może nie piknik, ale może taki alert, wiesz, bojowy, żeby wyskoczyli. Dobra. Tak i no, muszą tak przeżyć. Poza tym można w tym ogródku nauczyć się szybko to rozstawiać i tak dalej, bo ja wam gwarantuję, że jak ktoś dojdzie do wprawy, to taki namiot, 20 minut. Mając tyczki, można rozstawić 20 no minut. No więc właśnie, czy jak ktoś będzie miał izotermię, tak to się nazywa, jak wpadnie do zimnej wody, wyskakuje z wody i nagle zamarza. Rozkłada szybciutko, tipi 20 minut jest gorąco. I jest gorąco. I tu jest, o, koleżanka już jest spocona bo trzymania kamery, my jesteśmy też zgrzani. Także ognisko jest niewielkie, a zobaczcie, jakie jest. A gorąco wszędzie jest. Ale można znacznie większe ognisko zrobić, tylko no, byśmy to musieli się porozbierać. Tak, ale to jest tipi z bawełny. Tak, grubotkanej tak, bawełny tak, tak. I ta bawełna poprzez dym, ona się po prostu jak gdyby impregnuje i przez tą impregnację ona oddycha, tak, ale nie przepuszcza wody. Dokładnie. A ogień daje nam ciepło. Dokładnie. Czyli bez ognia nie ma życia. Tak jak bez wody. Koleżanko, pokaż to, ten dom słowiańsko-indiański jeszcze na zewnątrz, jak to wygląda. Tu kolega otworzy drzwi, przez które żeśmy wchodzili. Ja będę się musiał ewakuować i dziękujemy bardzo. Wypuść żonkę. Tutaj mamy skromnie. No. Tak się wychodzi. Jesteśmy w berecie, jak to niektórzy mówią. Tak wygląda ten nasz słowiańsko-indiański dom, który jest niezniszczalny. Znany od tysięcy lat. I to jest właśnie obiekt, który po prostu polecamy dla wszystkich. Prawda? Wszystkich. O, i każdy twardziel. I Indian. A o reszcie nie będziemy mówić. Tak jest. No, życzę wszystkim, żeby mieli takie domostwo, bo to jest naprawdę wspaniała sprawa. Okej, dobrze. Na razie dziękuję ci i do usłyszenia i do zobaczenia później. Dziękujemy bardzo.